Cześć, siemanko, z tej strony Mikson, u Miksona na podwórku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu na moim kanale. Także zapraszam. Dzisiaj vlog na temat warsztatu, co ja mam w tym warsztacie. No i zajmiemy się trochę porządkiem. Porządkiem takim pod... może porządkiem, tak pod znakiem zapytania, żeby to było. Bo nie wiem, czy będę robił porządek, czy nie będę robił porządek, ale chyba prędzej będę Wam pokazywał, gdzie co jest. To będzie taki krótki vlog, żebyście wiedzieli, gdzie co jest. Jak ja mam u siebie w warsztacie, jaki porządek i tak niektórzy mają u siebie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania, miłego oglądania. Tu mamy spraye, oczywiście rozpuszczalnik benzyna ekstrakcyjna, która się już skończyła. Tutaj różne próbki, nie próbki. Tutaj jest próbka do benzyny, która była z mieszanką do oleju, z tą za... Tutaj tą o, taką o, zmieszana. Tu była czysta benzyna. Tu taki pojemnik ze skrzynki dawnej na narzędzia. Zrobiłem pojemnik na rękawiczki. No i tutaj ścianka taka narzędziowa z narzędziami. Tak jak widzicie, tutaj mamy szczotkę. Gwintowniki. Tu mamy klucze nasadkowe. Śrubokręty, każdy rodzaj. Obcinaczki. Obcęgi, tu znowu kombinerki, tu obcinaczki takie, tu kombinerki kolejny raz, tutaj takie jakby szczypce, kluczyk grzechotkowy, tutaj taka półeczka, ma małe rupieciki, tutaj fornice, taśmy malarskie, niemalarskie, tutaj jest prostownik, młotek, kiedyś nagram film dla Was, jak będziemy robić młotek, tu mamy skrzynkę z narzędziami elektrycznymi, takie do elektryki przygotowana, czyli takie kabelki, lampki, nie lampki, żarówki, próbówki, rurki, termoskurcze, tutaj lampki, nożyk do przecięcia kabelka, śrubokręt, próbówka i madełko, tu szlifierka. Nie działa, bo jest odłączony od kontaktu. Tu jest kompresorek do pompowania kół do roweru. Tu jest taki do przedmuchania z pistoletem, już większego kalibru. Tu pojemniczki, gdzie mam wkręty drewna do gipsu, do metalu. Takie duperale, jak widzicie, takie. Tutaj mamy elektrody. O, tak bardziej Wam pokazał, bo przez chwilę było niewyraźnie. Elektrody. Tu mamy bity różnego rodzaju gwintowniki znowu. Tam był jeden gwintownik, tu jest cały komplet. CB radio. Śrubokręty mniejsze, kleje, nie kleje. Tutaj znowu imbusy, nie imbusy, śruby, szywki do szywaczy. Tu stojak na nagrywanie, jak nagrywam coś właśnie dla Was. Lampka. Tu śrubki, nie śrubki. Muszę jeszcze dorabiać śrubki. Tu pojemniki od dętek, tu śrubki, nie śrubki, kable rozruchowe, tu wężyki, łańcuch do piły spalinowej, tu pojemniki też różne takie na blachy, nie blachy, tu znowu klucze grzechotkowe z nasadką, tutaj kolejny monitorek, coś kiedyś może coś będzie na nim pokazywane, tu wiertarki różne, różne rodzaje, takie duperale. Piła spalinowa NAK, model dokładnie, już nie pamiętam dokładnie, coś takiego, tu łańcuch kolejny do piły, nie wiem co on się tu znajduje, a nie tam. Tutaj mamy taki swój stół warsztatowy mobilny, o Jezus, przepraszam, tu stół warsztatowy mobilny, który jeździ, tu mamy śrubokręty znowu, tu mamy gwintowniki, końcówki do wiertarki na klucze nasadkowe, tu smary, nie smary, wkrętarki na aku, niektóre się ładują, baterie bo się rozładowały, stanowisko z młotkami i siekierkami i piłkami, jak widzicie tutaj takie duperele. No, tutaj mój sprzęt grający, tu klucze na płaskie, oczkowe, tutaj też, tutaj grzechotkowe kluczyki,
Tutaj takie duperele, widzicie, wężyki, nie wężyki, muszę poogarniać tutaj znowu śrubki, nie śrubki. No i teraz tutaj szlifierka pomiarowe, takie urządzenia jak na przykład dupetto, metrówka, zaciski różne rodzaje, metrówki, tarcze do fleksów. Tutaj też tarcze, tak już krzywo, małe, duże, przecinaki do drewna. No i tutaj wczoraj się bawiłem, bawiłem się, będę robił porządek na tej ścianie, będzie robiona półka na elektronarzędzia, bo wcześniej były takie pace, nie pace, pędzle, nie pędzle, takie malarskie, nie malarskie rzeczy. No i tutaj już mam wyżynarkę postawioną z różnymi ostrzami do różnych. Jak widzicie, tu jest multiszlifierka, no multiszlifierka, pomyliłem się, sorry. Jak to się nazywa? No szlifierka elektryczna. Tutaj jak zwykle spawarka nowa, nabyta, raczej nowa, używana, nabyliśmy ją. Spawareczkę. Tu podnośniki do auta, ścierki, nieścierki, płyny różne rodzaje, szczotki, przedłużacz, kask, dwa kaski, no i wiatróweczka. Co by wam tu jeszcze pokazać, mordeczki wy moje małe. No tutaj mamy koła do motorynki. Z tych kół będę szedł do sąsiada, sąsiad mi wykręci po prostu. Wkręci mi tym, jak to się nazywa, wykrętakiem czy wkrętankiem, jak to się tam nazywa. Zawór do wętli i będę mógł napompować i będzie sprawne, potem tylko się sobie przyczepę i będzie przyczepka, na co zawsze coś się zawiezie, coś się przywiezie, żeby nie latać, nie dźwigać. Także no, zobaczymy co tu będzie. Tu taki mały ala grzejnik, jak było zimno, to niekiedy się nim ratowałem. Także widzicie, to jest mój cały warsztat. Oto on tak się prezentuje. Także to jest, tak jak mówiłem, krótki vlog. Także nie dziwcie się, ja z drugiej strony was przepraszam za taki krótki, no ale chciałem wam tylko zaprezentować co ja posiadam. Tutaj jak widzicie koła odwózka, dwa, tutaj chyba też odwózka, czy od czego to. Tam zobaczymy, coś wymyślimy, będziemy nagrywać dla was. Pamiętajcie, że dajcie o sobie znać i zostawcie łapkę w górę i suba i komentarz, czy wam się podobało, czy nie, czy coś chcecie więcej. Także dziękuję wam bardzo i zapraszam serdecznie. Cześć, na razie, hej, pa.